Kłaniamy się Państwu. Dariusz Szwakowski, Włodzimierz Szaranowicz. Przed nami spotkanie pucharowe i emocje na najwyższym poziomie. No przejął, ale nie opanował piłki. Dobre przejęcie, brawo. Casio. No już blisko pole karne. No i mamy podanie do bramkarza, ale też mamy gwizdy. Źle zagrana piłka i jest out dla przeciwnika. Rodriguez. Payet. Zaczekał z decyzją arbitra, ale odgwizdał jednak przewinienie. Na samym początku meczu żółta kartka. Będą się chyba pilnować, jeżeli nie skończy się na czerwonych. Payet już blisko pola karnego. Ach, czy to wykorzysta? Strzela! Świetnie interweniuje. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Strzał głową, ależ klops od obrońcy i wprost do bramki. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie skończył głową tę akcję. Powietrze jest za mocny dla rywali. Proszę popatrzeć, jak kapitalnie rozegrali ten rzut rożny. Odnotujmy, pierwszy gol został zdobyty w 12 minucie. Zatrzymany atak. Sędziowie czasem przerywają takie akcje gwizdkiem. I psują widowisko, ale tutaj mieliśmy przywilej korzyści. Strata w środkowej strefie boiska. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Gwizdek sędziego, był faul, no i wszyscy teraz oczekują, jak on zareaguje. Nie czekali i już zaczęli. Cristiano Ronaldo. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Payet. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Będziemy mieli teraz rzut rożny. No, dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. Jestem pod wrażeniem jego interwencji. Javier Mascherano. Payet. Okazja sam na sam. No strzela. Piłka w siatce. Brawo. Remis. Nie miał żadnych szans bramkarz przy tym uderzeniu precyzyjnym po ziemi. Idealnie przymierzył dolny róg bramki. Piłce rywale. No, dobry odbiór po stracie piłki. Javier Mascherano. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Jest szansa, ależ obronił taką bombę. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Źle wykonany rzut rożny, przeciwnik przejmuje piłkę. Grywa tę piłkę głową do partnera. Będzie gro, czy to wykorzysta?
Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Piłka opuściła pole gry. Wymieniają piłkę między sobą. Dobra pozycja do oddania strzału. Ach, fantastyczny słupek! Javier Mascherano. Dobra interwencja obrony. Cristiano Ronaldo. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Javier Mascherano. Dośrodkowanie. Dobrze teraz obrońca przechwyć. Przymierzył teraz z voleja. No, pudło, nie utrzymał równowagi. On ma etykietkę zawodnika z jedną nogą i chyba całkowicie zasłużenie. Podaje z powrotem. Hernanes. Blisko pole karne. Dobrze dograł. O, byłoby niebezpiecznie, gdyby obrońca nie był na posterunku. No i Cristiano Ronaldo. Próbował, ale nie udało się. Ładnie wymanewrował obrońcę. Uderzenie w stronę bramki. Obronił, ale piłka na boisku. Dobre przejęcie, brawo. No, z tego miejsca można strzelać. Payet. Za szybko stracili. Do przerwy 1-1. Do przerwy wynik jest remisowy i trudno wskazać wyraźnego faworyta do zwycięstwa. Zobaczymy, czy przerwa Gwizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Cristiano Ronaldo. Chyba troszkę przekombinował, choć ładne to było. Zdecydował się na strzał. Nie złapał tej piłki. Bramkarz broni, pewnie wybijając piłkę poza boisko. Nie może być inaczej. Rzut rożny. No, nie można powiedzieć, by był to udany, stały fragment gry. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści, dobra decyzja. Spalony! Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Trener postanowił wprowadzić trzech graczy rezerwowych. Polocini. Świetnie przewidział to zagranie i przejął.
Czy to wykorzysta? Uderzenie broni i grają dalej. Dobra obrona, kolejna, ale piłka wraca do gry. Mamy remis, ale gdyby nie świetna postawa bramkarza, przegrywaliby to spotkanie. Była szansa z rzutu rożnego, ale nie wyszło. Będzie strzelał. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Hernanes. Ależ dał się ograć. Casio niecelnie i wciąż remis. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Blisko już do bramki. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem pod wrażeniem, jak on to zrobił. Nadal remis w tym spotkaniu dzięki świetnej grze bramkarza. Casio. Złe podanie i strata w środku pola. Cristiano Ronaldo. No, może centrować w pole karne. Dobry przechwyt obrońcy. Ładnie piętą dograł. Przyjął i odgrywa z powrotem. No i Cristiano Ronaldo. Blisko pole karne, może strzelać. Czy to wykorzysta? Dobre dogranie. Oddaje strzał. Wysokie podanie skierowane do Rodrigueza. No i Cristiano Ronaldo. Nie dał szans obrońcy Cristiano Ronaldo. Czy to wykorzysta? No, będzie gol! Ale znakomicie! Po raz kolejny popisuje się bramkarz swoimi umiejętnościami. Sędzia gwizdkiem przerywa grę słusznie. Był faul. Pytanie, jaka będzie decyzja arbitra? Łówkuje! No, gdyby nie spudłował, a tak remis. No niestety, tym razem nie udało się. No nie trafił tutaj główkując najlepiej. Powinien postarać się uderzyć celnie, a tak posłał piłkę obok słupka. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. To zwycięży. Już niewiele czasu do końca, a wciąż remisowo. Czy to wykorzysta? Uderza! Bramka dająca prowadzenie. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. Cristiano Ronaldo. Czy to wykorzysta? Casio. Próbował, ale nie udało się. Okazja! Sam na sam! Jest okazja! Ale jaka bramka!
świetnie sobie tutaj poradzili. Oczywiście musiało się to tak skończyć. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. Cristiano Ronaldo. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Czy to wykorzysta? Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Bramkarz zagrzewa zespół do walki. Najwyższy czas, bo przecież przegrywają. Dzisiejszy mecz kończy się rezultatem 3-1.